bardzo mruczącego kota, tak? Czy wy to słyszycie? Za oknem deszcz, plucha, pada. Widzę, jak tutaj liście latają. No jest naprawdę dzisiaj taka iście jesienna pogoda. Mieliśmy przepiękną, mamy nadal przepiękną jesień w tym roku. Rozpieszczała nas pogodą. Dzisiaj akurat pogoda taka trochę słabsza, ale to, co ja zawsze powtarzam w swoich vlogach, ja kocham jesień, kocham tą porę roku, bez względu na to, czy pada, czy świeci słońce. Natomiast, kiedy mamy taki dzień jak dzisiaj, to zdecydowanie pogoda nastraja do siedzenia w domu i do umilania sobie tych popołudni czy wieczorów, kiedy w domu jesteśmy. Tutaj trochę zainspirowana książką Hygge i tego typu innymi książkami Lagum, które czytałam, które właśnie opowiadają o tym, jak pielęgnować ognisko domowe, taki fajny klimat. Chciałam Wam dzisiaj nagrać taki filmik o takich jesiennych dekoracjach, o w ogóle takim jesiennym klimacie w domu. Natomiast chciałabym tutaj Wam pokazać nie takie typowe dekoracje, które idziemy do sklepu, kupujemy i stawiamy w domu, tylko chciałabym Wam bardziej pokazać, jak wykorzystać to, co mamy, jak wykorzystać rośliny, warzywa, naturalne rzeczy, które też później nie zamienią się, krótko mówiąc, w śmieci, a też później nie będą nam przez resztę roku zajmować miejsca, tylko takie rzeczy, które, no, myślę, że gdzieś tam możecie znaleźć w swoich domach i wykorzystać do robienia takich dekoracji. Ja właściwie oprócz okresu świątecznego, kiedy mam takie typowo dekoracje bożonarodzeniowe, no i faktycznie wyjmuję je na miesiąc w roku i potem je chowam i przechowuję, to staram się nie kupować i nie mieć w domu takich rzeczy, które potem musiałabym przekładać, chować, przechowywać. Staram się nie robić takich rzeczy, staram się nie zagradzać sobie domu i staram się właśnie go dekorować tym, co mam. I chciałam też, żeby to były takie użyteczne rzeczy, które cieszą oko, ale też są takimi rzeczami, z których korzystamy i które nam umilają bycie w domu. I tutaj będę miała taki na początek bardzo, bardzo taki mini haul. Byłam w Bath & Body w Warszawie w ubiegły weekend i kupiłam, tak, kupiłam jedną świecę, skusiłam się po raz pierwszy, tak, nie miałam wcześniej świecy z Bath & Body, oni mają dużo takich sezonowych kolekcji i skusiłam się na zapach Pumpkin Peanut Brittle. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Ta świeca ma tutaj pokrywkę w dynie, jest taka ciemnobrązowa. Ma trzy knoty i dla mnie to pachnie jak jakieś ciastko takie właśnie z masłem orzechowym. Może trochę czuję tu dynię. Generalnie pachnie bardzo słodko i stwierdziłam, że miło będzie palić taki tego typu zapach w domu, więc skusiłam się na taką jedną świecę. Właśnie jeszcze ona ma dynię na etykiecie. Będzie ładnie wyglądać, sama w sobie będzie dekoracją, a też będzie dawała ładny zapach i piękne światło i będzie nam robiła klimat w domu, więc to jest pierwsza rzecz. Skusiłam się na dwa mydła do rąk. To są te mydła w piance i też skusiłam się właśnie na zapachy jesienne. Jeden z nich to jest Caramel Pumpkin Swirl. Taki zapach. No. A drugi to jest Coconut Pumpkin Latte. Zobaczymy, jak mi się sprawdzą. Nie miałam jeszcze nigdy nic z tych kolekcji jesiennych. I jedno mydełko pójdzie, będzie sobie stało tutaj w kuchni przy zlewie, a drugie będzie w łazience. No i taki akcent jesienny, użyteczny, powiedzmy. No i też zrobiłam ogromny zapas tych zapachów do kontaktów.
Większość z Was pewnie zna te zapachy, ale na pewno jest część osób, która nie wie, o co chodzi, więc słuchajcie, to są takie bulby, tak panie w baw na to mówią. I to są bulby, które się wkłada do takiego dyfuzora, który jest włożony w kontakt do ściany. I po prostu tutaj zdejmujemy tą nakrętkę, wkręcamy to w kontakt i to daje zapach. Ja ostatnio się wkręciłam mega w te zapachy. One dają fajny, no dają ładny po prostu zapach w domu. I teraz właśnie będąc w Bath & Body zrobiłam zapas takich właśnie jesienno, jeszcze później jesienno-grudniowych zapachów. No i na przykład mamy tak, pumpkin, pecan waffles. Wybrałam, wiecie co, postawiłam teraz na takie zapachy ciasteczkowo-słodkie. Nie wiem dlaczego tak mi naszło, mam ochotę na takie zapachy w domu. Campfire donut. No nie chcę, aparat z nami współpracować. To od razu Wam tutaj pokażę, o. Drugi zapach, hot cocoa and cream. Także tutaj mam naprawdę caramel pumpkin swirl, tutaj mam ten sam zapach, który mam w mydełku, sweater weather, to jest taki bardzo popularny, kultowy zapach na amerykańskim YouTubie, ja co roku słyszę o tym, że dziewczyny kupują właśnie na jesień kosmetyki, mydełka i świece o tym zapachu. No i generalnie tutaj nie będę Was zanudzać tymi zapachami, jest ich bardzo dużo, jeżeli gdzieś macie Bath & Body w pobliżu, to możecie sobie zobaczyć. Z tymi zapachami, tylko Wam jeszcze powiem, jest tak, że niektóre pachną bardzo intensywnie, nawet zbyt intensywnie, a niektóre są takie, że czujecie je godzinę i nie pachną w ogóle. Niestety z tymi zapachami jest loteria i najlepiej kupować takie sprawdzone, które Wam ktoś poleci. Ja niestety tych jesiennych jeszcze nie próbowałam, więc nie mogę Wam nic powiedzieć. Jak tylko je przetestuję, będę mogła dać Wam znać, który z tych zapachów się sprawdza. Dobrze, to nie przedłużając, ja Was zabieram w tour po moim salonie właściwie, gdzie pokażę Wam różne rzeczy, które, no, które tutaj będą stanowiły takie dekoracje jesienne i umilały nam wieczory i popołudnia jesienne. Także zapraszam. Kochani, a więc to jest nasz salon w całej okazałości. Pewnie go już znacie i z Mieszkamy, i z Szusz. Więc Wam tylko pokażę kilka takich akcentów. Tutaj proszę, najpiękniejszy akcent jeden i drugi drzwi. Ale dobra, dość tych żartów. Tutaj jest nasz kominek. I ja postanowiłam tutaj tylko zapalić świecę. Tutaj mam taki mini LEDowy, nie wiem jak to powiedzieć, łańcuszek. Mini łańcuszek świetlny, powiedzmy. Ale to bardzo ładnie i bardzo delikatnie wygląda. Ja akurat mam go z Ikei. Tutaj mam świece, które się palą w kominku. Niestety nie wszystkie się świecą, bo zapomniałam im wymienić baterii, więc muszę nad tym popracować, bo to ładnie wygląda. Ale to też są świece z Ikei, nie tylko różne te LEDowe. No te są oczywiście prawdziwe. Więc mamy tutaj światełko. Tutaj zawsze stoją te same rzeczy, więc tutaj się wiele nie zmieniło. I przywiesiłam wianek. Ja go przywiesiłam na taki mały haczyk, który się przykleja do nawierzchni. Może być to lustro, może być to coś innego. I one super się sprawdzają i ładnie trzymają te wianki, bo też je na Boże Narodzenie w ten sam sposób mocowałam i nic mi nie odpadło. Także możecie je znaleźć w marketach budowlanych. Jest sporo takich haczyków, więc taki wianek, taka właśnie naturalna dekoracja, który też myślę, jak później się go troszeczkę przerobi, będzie super na święta. Więc tak wygląda mój kominek. Jak widzicie, głównie tutaj świece robią nam klimat. No i taki akcent naturalny. Tutaj w ten wielki, wielki wazon włożyłam
takie kapustki. Wydało mi się to strasznie fajne, nigdy wcześniej nie widziałam tego typu roślin. Bardzo oryginalnie to wygląda i mam nadzieję, że też długo mi postoi, ale staram się mieć właśnie świeże kwiaty w domu. To zawsze robi fajny klimat i nastrój, tym bardziej, że słuchajcie, teraz można łatwo kupić niedrogie bukiety nawet w Lidlu czy w Biedronce, albo właśnie gdzieś wejść do kwiaciarni i poprosić niekoniecznie o bukiet kwiatów, ale właśnie jakieś takie tego typu kapustki. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzach, ale właśnie takie kapustki albo jakieś zielone liście, niekoniecznie kwiaty, czy takie białe drobne kwiatuszki, które się używa do dekoracji bukietów, same w dużym pęku fajnie wyglądają, także słuchajcie, coś takiego będzie na pewno ładnie wyglądało i zawsze właśnie takie świeże kwiaty, świeże rośliny jeszcze w takim wielkim, przezroczystym fasonie fajnie wyglądają. One w ogóle nawet mają, zobaczcie, takie fioletowe łodygi z zielonymi tutaj kropkami. No czadowo to wygląda. I tutaj słuchajcie, taka moja dekoracja jesienna. Jak widzicie, nic tutaj oprócz świecy nie kupiłam. Użyłam wszystkich rzeczy, które miałam w domu. I tutaj na przykład są misy. One to są misy w czachy, które ja przywiozłam z Meksyku. Widzicie? One mają takie śmieszne nóżki, mają czachy z jednej i z drugiej strony. I super mi pasują tutaj do tej dekoracji. W tą mniejszą włożyłam jakieś tutaj ciasteczka, a tutaj po prostu mam prawdziwe, naturalne, małe dynie, które przepięknie wyglądają. Mam tutaj jedną większą, ja je dostałam od mamy, ale bez problemu kupicie w sklepach i większe, i mniejsze dynie. No tutaj właśnie zapaliłam tą świeczkę dyniową, powiem Wam, że bardzo ładnie pachnie. I jest to intensywny zapach wyczuwalny w domu, natomiast nie jest jakiś taki męczący, także polecam Wam ten zapach. Tutaj mamy zwykły słoik, w który ja sobie wsypuję cukierki. Tutaj akurat są takie krówkowe, więc po prostu taki akcent słodyczowy, ale fajnie to wygląda. I tutaj mam coś, o co dostaję bardzo dużo pytań. To w ogóle bardzo jest i użyteczne, i bardzo fajnie wygląda. To jest słoik zapałek, po prostu krótko mówiąc, który na denku ma tutaj to krzesiwo, które pocieramy zapałkę, i w środku zapałki są kolorowe, mają kolorowe główki i to czadowo wygląda. Ja to kiedyś pokazałam na Instagramie, dostałam o to milion pytań. Słuchajcie, takie zapałki możecie znaleźć w marketach budowlanych, w dziale, gdzie są akcesoria do kominków, i bardzo często takie zapałki znajdziecie. Także polecam Wam, możecie sobie kupić, bo fajnie to wygląda i też stoją sobie w słoiczku, zawsze są pod ręką. Oraz tutaj mamy jedną dużą latarnię, ona jest z IKEA ze zwykłą białą świecą w środku. To jest latarenka, no właściwie lampion, i to całkiem spory, który był dekoracją na naszym ślubie w zeszłym roku. No i został sobie u nas w domu i służy nam do tej pory i tutaj fajnie się komponuje. Tak jak widzicie, tutaj postawiłam już sobie to mydełko przy zlewie i bardzo ładnie pachnie. I ja lubię te piankowe mydła, są całkiem spoko, więc raz na jakiś czas można sobie pozwolić na taki akcent w domu. Tutaj mamy moje rośliny, tutaj ta jedna papryka, wiem, no jakoś chyba nie ma jej się na życie, ale ja niestety no nie mam ręki do kwiatów, natomiast tutaj te dwa jeszcze mają się dobrze, trzymajmy za nie kciuki. I kupiłam sobie wrzosy. Czy aparat będzie chciał współpracować, żeby nam te wrzosy pokazać? Tutaj z tyłu widzimy drzewa jesienne i nie wiem, czy możecie zobaczyć, jak leje za oknem, naprawdę leje. I tutaj na tym i na drugim parapecie mam właśnie wrzosy, które ładnie wyglądają, i jak wiatr nimi porusza,
to tak fajnie wygląda, dlatego mam podciągnięte rolety, żeby sobie tutaj na nie patrzeć. Także o, widzicie, też taki jesienny akcent. Przepięknie wyglądają, w ogóle jak słońce wychodzi, no i naprawdę fajnie to wygląda. To jest jedyny parapet, jaki mam w domu, także wykorzystałam go, żeby właśnie go sobie w ten sposób wrzosami ozdobić. I to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy film. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Z dekoracjami, które gdzieś tam możemy zrobić sami, niekoniecznie je kupować. Nie wiem, czy taka forma Wam się spodoba. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę. Jeżeli Wy macie jakieś fajne pomysły na dekoracje, które właśnie możemy zrobić same, które gdzieś tam znajdziemy w naszych domach, to piszcie koniecznie w komentarzach. Tak jak mówiłam, zostawcie kciuka w górę, jeżeli film Wam się podobał, będzie mi bardzo miło. Subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie Mieszkamy TV. I widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się ciepło, buziaki.